Do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 14. Wprowadzonego do porządku obrad. Proszę Panie Przewodniczący, jeszcze jeśli można, bo tym chcesz razem. Bardzo proszę do protokołu. Bardzo proszę. Do protokołu podam później, natomiast proszę Państwa, wydaje mi się, że utraciliśmy powagę. Cenzurowanie zarządu Rady Dzielnicy, czyli krótko mówiąc, jeśli zarząd cenzuruje to, o czym się mówi na sesji, co miało miejsce wcześniej, teraz mamy do czynienia z cenzurą dotyczącą wpływających pism. To bardzo zły zwyczaj i to nie jest, tak powiem, przejaw demokracji. To po pierwsze. Po drugie, ten przypadek powinien Państwu unaocznić tak na dobrą sprawę, do czego te medale służyły. Po co one były, dlaczego było ich aż 150 i jakie interesy można załatwić przy okazji tych medali. Nie te, które przewidział uchwałodawca, ale te, które jakieś tam mamy, prawda? To budzi moje głębokie oburzenie. Proszę nie mówić, że zmieniam zdanie. Zdania nie zmieniam. Dalej jestem przeciwny takiemu dysponowaniu w ogóle majątkiem podatnika, bo to nie jest tylko kwestia medali, to jest również kwestia dysponowania środków. Dalej się, Panie Przewodniczący, będę sprzeciwiał. Dalej uważam, że to jest skandal. I dlatego jestem przeciwny między innymi tej uchwale, którą dzisiaj podjęliśmy. To jest oczywisty skandal, z niego się Pan jeszcze nie wytłumaczył. Pewnie Pan tego nie zrobi, ponieważ nie ma Pan zwyczaju odpowiadania na pytania. Bardzo konkretne. Czym się ci ludzie narazili? Panie Bogusławie, wotum separatum to jest dwa wyrazy. Zgłaszam wotum separatum i proszę na piśmie do protokołu. A nie wywód 10-minutowy. Panie Przewodniczący, proszę się zapoznać z regulaminem. Przysługuje 2 minuty w podanym punkcie programu radnemu, który zechce wygłosić wotum separatum. A ponieważ Pan nadużywa formuły, zakończyliśmy obrady, po czym przeciwnikom, którzy wygłaszają odmienne zdania od Pana, że tak powiem, dokłada Pan, w związku z tym wotum separatum jest takim środkiem, którym można Panu odpowiedzieć na te, jak Pan to twierdzi, demokratyczne metody prowadzenia obrad. Cenzura też ma swoje granice, poradzimy sobie. Czy Pan wotum separatum, bo nie wiem, tak, mówię, że skończyłem. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu 14 głosowanego do porządku obrad. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie projektu wykonawczego na budowę chodnika w ulicy Katolickiej. Paragraf pierwszy. Opinie się pozytywnie opracowanie projektu wykonawczego na budowę chodnika w ulicy Katolickiej na odcinku od ulicy Szefmajera do ulicy Boja Żanieckiego wraz z wykonaniem przejścia na pieszy. Paragraf drugi. Uchwała pozytywnej podjęcia. Uzasadnienie z prośbą o wydanie opinii 28 biuro projektowe APP i AP. To jest inwestycja, którą realizujemy w cyklu dwuletnim. W tym roku projekt i wszelkie pozwolenia, w tym roku budowa tego chodnika z znaczeniem przejścia dla pieszych. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Zachęcam się do zabrania głosu. Nie widzę, zamykam dyskusji i obrady na tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przyjęcie głosu. Pan nie ma. Dziękuję. Kto jest przeciw? 18. Nie widzę, kto się wstrzymał. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.